Dokładną kwotę, jaką udało się zebrać w tegorocznym finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, poznamy za około 2 miesiące. Z całego kraju spływają jeszcze zebrane datki. Wiadomo już na pewno, że w tym roku zebrano ich więcej niż w roku ubiegłym. Największa impreza Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbyła się w sali kina Sokół. Jeszcze długo po rozpoczęciu koncertu wokół budynku krążyła spora grupa młodzieży, dla której wewnątrz nie było już miejsca. W czasie koncertu do specjalnych skrzynek zebrano 14,5 miliona złotych. Na scenie bezpłatnie zaprezentowały się zespoły młodzieżowe Cat Foot, Ramadan, Jawaj, Koyan Izgatsi i Desmond Danki. Zebrano z urny 8 311 050 zł plus 100 dolarów. Natomiast z aukcji 1 872 450 zł. Dodając do wczorajszych 8 milionów zebranych koło kościoła, daje nam to sumę prawie 20 milionów złotych. Dziękuję, oddaję głos orkiestrze. Również w Biegonicach w Domu Strażaka odbył się specjalny koncert. Tutaj udało się zebrać 19 milionów złotych i 103 dolary. Biorąc pod uwagę wielkość miejscowości, jest to wcale niemało. Do akcji włączyła się Szkoła Podstawowa nr 14, organizując aukcję prac plastycznych i maskotek. Impreza trwała przez cały dzień. Przez salę przewinęło się ponad 1000 osób. Pierwsze 500 serduszek zniknęło w ciągu 15 minut. Na scenie wystąpiły młodzieżowe zespoły rockowe, a także starosądecka młodzieżowa scena dziecięca ze spektaklem Jaś i Małgosia i Społeczna Orkiestra Dęta z Biegonic. Wzorem roku ubiegłego sztabem głównym całej imprezy była redakcja Gazety Wyborczej. Tutaj spływały wszystkie zebrane pieniądze z terenu całego województwa. W Nowym Targu, gdzie udało się zebrać ponad 59 milionów, do akcji włączył się ksiądz profesor Józef Tischner. W Limanowej zebrano 21 milionów, w Sztawnicy 35. Do akcji włączyły się także redakcje pozostałych sądeckich gazet. Dziennik Polski zebrał 7 milionów, Gazeta Krakowska 6. Dyrektor Banku Przemysłowo-Handlowego zapewnił sprzęt i swoich pracowników, którzy przez cały dzień
dzień przeliczali dostarczone pieniądze. W redakcji Gazety Wyborczej od rana grał sądecki zespół jazzowy Ad Hoc. W akcji uczestniczyli także posłowie Jerzy Gwiszcz i Stanisław Pasoń, rektor Wyższej Szkoły Biznesu Krzysztof Pawłowski i wielu, wielu innych. W sumie udało się zebrać w naszym województwie ponad 200 milionów złotych. W ubiegłym roku tylko 50. Wszystkim uczestnikom organizatorzy gorąco dziękują. Następny finał za rok.